Światowego Siewce jest okazją do spotkania z narodowymi tańcami polskimi w troszeczkę w innej formie niż dotychczas. Najczęściej jest ona znana szerszej publiczności. Kojarzą nam się ze strojami, z piękną muzyką. My dziś próbujemy, w ten weekend próbowaliśmy, myślę, że nam się udało zaprezentować widowni, która nas dopisała, przyszła naprawdę licznie, zaprezentować system turniejowy, czyli rywalizacja w obrębie jednej pary w strojach wieczorowych, pięknie ubranych, przy pięknej muzyce. Które nas zaszczyciły swoją obecnością, jest bardzo dużo. Przyjechało blisko 200 uczestników wydarzenia. Prezentowali się naprawdę znakomicie. Było co oceniać, na co popatrzeć. Także jesteśmy bardzo dumni. Mamy, z racji tego, że było dużo uczestników, musieliśmy to ładnie usystematyzować, uszeregować i dzięki regulaminowi zapewnionego przez naszego patrona merytorycznego, czyli polską sekcję CIOF, mieliśmy podzielonych uczestników na odpowiednie kategorie wiekowe i klasy taneczne, czyli mówiąc tak kolokwialnie, podział na umiejętności.